dwa wielkie zwycięstwa. Jeszcze rok temu, po takich wynikach, wszyscy nosiliby trenera na rękach. Jednak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, a priorytety lubią się zmieniać. Te piękne mecze to tylko dwie kolejne kreski na ścianie postępu w dążeniu do mistrzostwa. A terminarz zdaje się być nieubłagalny. I w kolejnej rundzie Pucharu Włoch Bianco Celesti zagrają z Romą. Dla Favaliego Coppa Italia nie miało wielkiego priorytetu. Ważna była Serie A i Liga Mistrzów. Ale jak wyjaśnić kibicom, że odpuszczamy dwumecz z Romą? Jak wystawić rezerwowy skład w derbach Rzymu? Tutaj rozsądek schodzi na drugi plan. Dla kibiców Lazio, przeświadczonych o tym, że ostatnimi razy rywale uciekli spod ostrza, pucharowe starcie było jak manna z nieba. Teraz będziemy grali tak długo, aż ktoś wygra. Favali po prostu nie miał wyjścia, musiał włożyć w ten dwumecz wszystko co ma, choć logika podpowiadała, że ta presja, wywołana chorą ambicją, może kosztować jego zespół cały sezon. Lazio zrobiło swoje. W końcu pokonało Romę. Nie od razu. Pierwszy mecz był nerwowy i wyrównany. W drugim, w końcu odwieczny rywal zaczął popełniać błędy i dał się zranić. Favali nie szalał po kolejnych bramkach. Nie machał rękami, nie zrywał się z ławki. Stał spokojnie i patrzył. Jednak zamiast rozkoszować się tą chwilą, zastanawiał się, czy ceną za to zwycięstwo nie będzie zadyszka w lidze. Na odpowiedź nie musiał długo czekać. Lazio zremisowało kolejny mecz z Fiorentiną i Roma zyskała dwupunktowe prowadzenie. W klubie jednak mało kogo to obchodziło, bowiem za kilkadziesiąt godzin na lotnisku Fiumicino miał wylądować samolot z piłkarzami FC Barcelony. Kilka godzin wcześniej nad Rzymem spadł deszcz. Nad murawą kłębiła się para, oświetlana przez łuny reflektorów. Jednak wydawało się, że to nie kłęby pary, lecz kipiące emocje kibiców gromadzą się na Stadio Olimpico. Dla drużyny czas się zatrzymał. Nie było wyścigu w lidze, nie było Romy, Juventusu, Coppa Italia, ani niczego innego. Był tylko ten jeden mecz, jakby jutra miało nie być. Wiedzieli, że muszą włożyć w tą rywalizację wszystko, co mają, a i tak nie mają żadnych gwarancji. Być może w fazie grupowej w Barcelonie mogłaby zdarzyć się chwila zapomnienia w Rzymie. Jednak to już system pucharowy. Żarty się skończyły. Ktoś musi odpaść. Jedyny atut, jaki mieli ludzie Favaliego, to zupełny brak atutów. Przegrywali z Barceloną w każdym możliwym zestawieniu, więc trudno było mówić o presji. Z drugiej strony,
piłkarze czuli, że tworzą zespół, który zdolny jest do rzeczy ponadprzeciętnych, tak jak wtedy z Realem. Mogli grać na remis, zablokować tyły i liczyć, że uda się jakaś pojedyncza kontra, albo szczęście uśmiechnie się w karnym. Jednak wiara w ducha zespołu, która drzemała w nich od jakiegoś czasu, sprawiła, że coś kazało im porzucić kalkulację, zapomnieć o szansach, opinie i obawach i po prostu walczyć. Takie momenty pokazują, jakim tworzywem jest zespół. Czy jest tylko nabrzmiałą bańką mydlaną, która pęka i nie pozostaje po niej ślad, czy twardą kulą, która nawet kiedy zostanie ubita, toczy się dalej. Trudno wyobrazić sobie, by plan szybciej zaczął iść nie tak niż w tym przypadku. Ale sztuką jest mimo wszystko trzymać się tego planu, ufając, że człowiek, który go nakreślił, wiedział, co robi. A plan był prosty. Po pierwsze, nie bać się. Po drugie, nie bać się ryzykować. Nie zakładać, że coś może się nie udać, bo to Barcelona. Barcelona też potrafi się zagapić. A będąc faworytem, który właśnie dostał policzek i musi gonić wynik, łatwo się zagapić. Barcelona oczywiście potrafiła postraszyć, ale z każdą minutą Lazio coraz bardziej panowało nad sytuacją i coraz rzadziej goście byli w stanie czymś ich zaskoczyć. W drugiej połowie Immobile był już wyłączony, jednak to z kolei dawało więcej miejsca innym graczom. Do 1 to był genialny wynik, jednak nie w kontekście pucharowego dwumeczu. Gospodarzom wystarczyło wygrać 2-0, a przy tej klasie rywala 2 gole to żadna zaliczka. Lazio nie miało już atutu w postaci elementu zaskoczenia, który ewidentnie zadziałał w pierwszym spotkaniu. Kowali postawił na chłodną kalkulację. Gramy asekuracyjnie i szanujemy piłkę z dala od własnej bramki. A jeśli siła naporu okaże się zbyt duża, zupełnie zmieniamy podejście. Barcelona faktycznie zdominowała Rzymian od samego początku. Minuty ciągnęły się w nieskończoność i choć graczom wydawało się, że ich dzielna obrona wyniku dobiega już do trzeciego kwadransu, zegar stadionowy upierał się bezdusznie przy swoim, wskazując dopiero 15 minutę. To właśnie wtedy z pozoru niegroźna akcja prawą stroną i niechlujnie zaadresowane podanie po ziemi przeciął Suarez, posyłając piłkę do siatki przy dłuższym słupku i stało się jasne, że gra na utrzymanie wyniku po prostu nie ma sensu. Kowali przygotował piłkarzy na taki scenariusz. Mieli ten niewielki margines błędów w postaci nie jednego, a dwóch goli przewagi i każdy doskonale wiedział, co ma robić, jeśli Barcelona strzeli bramkę w pierwszej połowie. Tuż po wznowieniu Lazio ruszyło do ataku. Nie chodziło o wymianę ciosów, raczej o robienie zamieszania. Mogą to być mało dokładne podania, chaotyczne dośrodkowania, byle na połowie przeciwnika, zmuszając go do wyjścia poza schemat i własną strefę komfortu. Keita i Ciro uwielbiali te niekonwencjonalne zaczepne ataki. Jednocześnie defensywna pomoc i obrona trzymały się tyłu, gotowe by rozbijać kontry i nie dać rywalowi miejsca na grę kombinacyjną. Oczywiście była to ryzykowna taktyka, jednak Lazio nie miało wiele do stracenia, bo wciąż dalekie było od roli faworyta w tym spotkaniu. Z minuty na minutę chaotyczne ataki Rzymian siały coraz większe zamieszanie w okolicy bramki Ter Stegena. Widać było, że frustracja u rywala rośnie i coraz trudniej jest mu zachować chłodną głowę, pomimo prowadzenia. Pół godziny przed końcem Kowali wprowadził do gry Milika i Depaya. To był moment zwrotny tego spotkania. Słownie kilka minut później Polak fantastycznie dogrywa do wychodzącego środkiem Keity,
który mimo asysty dwóch obrońców w ułamku sekundy znalazł genialne rozwiązanie. A gdy tylko stanął sam na sam ze Stegenem, trafił tak spokojnie, jakby kopał piłkę z synem w parku, a nie grało ćwierćfinał Ligi Mistrzów na Camp Nou. Dla Barcelony to był koniec. Rzucili się desperacko do ataku, a Lazio po prostu bezlitośnie kontrowało. I zanim świat zdążył przetrzeć oczy ze zdumienia, było już 3-1. Zamroczony rywal cudem trzymał się na nogach i biernie przyjmował kolejne ciosy, czekając na kojący dźwięk ostatniego gwizdka sędziego. Ah.